biega, gdzie go słychać i podążacie wzrokiem za źródłem dźwięku. Źródło dźwięku może być głęboko w twoim sercu. Pytanie, kto teraz do ciebie mówi w tym sercu? Kto mówi do twojego serca teraz? Kto jest na głębi twojego serca? Czy jest tam Bóg? Czy jesteś tam sam? Czy jest tam twój egocentryzm? Czy jest tam szatan? Kto jest na dnie twojego serca? Zastanów się nad tym już dziś. Bo ten głos będzie cię prowadził. Ten głos będzie szedł za twoją potrzebą. Będziesz realizować coś, co ci mówi do twojego serca z głębi. Co jest na dnie twojego serca? Gdzie szukasz? Gdzie jest twoje źródło? Gdzie jest źródło twojego życia? Czy jest to zatruta woda? Czy jest to źródło życia, które wypływa z głębi gór? Zastanów się, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus. Kim dla ciebie On jest? Kim dla ciebie jest Bóg Stwórca? Gdzie idziesz, dokąd zmierzasz? Na to masz wpływ. Na to masz wpływ, kogo słuchasz i jak decydujesz. Ale w głębi studni może być pustka. Możesz być wyschnięty, bez wody, bez życia. Wystarczy, że zawołasz do Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że uwierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie. A studnia się zapełni wodą życia. Wodą z głębokości Jego istnienia. Wodą, która jest żywa i która wszystko, co żywe, utrzymuje przy życiu. Jest jedno źródło życia. Jest nim Jezus Chrystus. On wszystko utrzymuje przy życiu. On wszystko stworzył. Dla ciebie i dla mnie. My żyjemy w Chrystusie. I to jest dostępne dla ciebie, mimo że nie wierzysz. Bo Bóg jest dobry. I On ci to udostępnił. On ci udostępnił życie na tym miejscu. On ci dał prawo wyboru. Możesz dzisiaj zdecydować, czy pójdziesz na wieczne potępienie, czy pójdziesz na wieczne zbawienie. Różnica jest tylko taka, że te dwie strefy oddziela krzyż Golgoty i zmartwychwstanie. Czy na nagrywanie jest pozwolenie, to ja bym nie chciał być tu nagrywany. Tylko tyle dzieli cię do nowego życia. Okay. Tylko tyle. I aż tyle. Bo to cena. Bo to cena życia. Cena przelanej krwi. To moc zmartwychwstałego Chrystusa utrzymuje cię dzisiaj przy życiu. Co wybierasz? Czy wybierasz światło, czy ciemność? Dlaczego małe dzieci boją się ciemności? Bo były bliżej Chrystusa i pamiętają światłość. W niebie nie ma ciemności. W niebie jest tylko światło. I to światło jaśnieje dzięki Chrystusowi. To nie światło, jakie my znamy. To nie żarówka. To nie słońce. To nawet nie księżyc, bo to nie jest odbite. Bóg sam emituje z siebie światło, bo On jest źródłem. I to On stworzył wszystkie gwiazdy. I On stworzył cały wszechświat, w którym żyjemy i się poruszamy. W którym oddychamy. To dzięki Jezusowi mamy tlen. Pytanie, co jest w twoim sercu? Co jest w twoim sercu? Co kieruje?
podejmujesz takie decyzje, a nie inne? Kogo słuchasz? Jaki głos jest w twoim sercu? Czy twoja pycha, czy Jezus Chrystus? Kto puka, temu otworzą. Czy pukałeś kiedyś do kogoś i ci nie otworzył, mimo że byłeś umówiony na spotkanie? Jezus otwiera. On czeka na ciebie. To spotkanie jest umówione. To spotkanie jest umówione, możesz wejść. Wystarczy otworzyć klamkę i wejść. Czy jak szukałeś czegoś, to nie znalazłeś? W Biblii pisze, kto szuka, ten znajdzie. Ale jeżeli czegoś szukasz, to musi wypływać z pragnienia twojego serca. Ja jak pragnęłam czegoś, zawsze zaspokoiłam to pragnienie. Znalazłam to, czego szukałam. Czy ty, jak czegoś pragniesz, czy znajdujesz? Ale Jezus Chrystus chce cię znaleźć. Jezus Chrystus jest obecny tutaj, w tym miejscu. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jesteśmy tutaj dla ciebie. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jesteśmy tutaj dla ciebie. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, jesteśmy tutaj dla ciebie. Jesteśmy dostępni dla ciebie, bo darmo wzięliśmy i darmo dajemy. Jezus Chrystus jest obecny tutaj dla ciebie. Chcesz modlitwy? Nie wstydź się, podejdź. Dzisiaj może być dzień twojego zbawienia. I to dzisiaj możesz odmienić całkowicie swój dalszy los. Ale decyzja należy do ciebie. Czego pragniesz? Życia w wieczności? Czy wieczne zatracenie? Twój wybór. Przyjście nazywa się Jezus Chrystus. Amen.